Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek z serii Kupują kryptowaluty, serii, która okazała się ostatnio na kanale, jak zrobiłem sobie ankietę, najpopularniejszą, można powiedzieć, na moim kanale Kupują kryptowaluty, prawie 50% osób preferuje tą serię, dlatego też no na pewno jej najszybciej nie zakończę na tym kanale. Przechodzimy do materiału. Zaczniemy. Serdecznie Cię proszę, właśnie dlatego, że lubisz tą serię i na przykład może brałeś udział w tej ankiecie, o zasubskrybowanie tego kanału oraz łapkowanie w górę dla zwiększenia zasięgów moich na YouTubie. Szybki look na to, jak wygląda ta seria, jakie mamy tutaj zasady. Kryptowaluty kupujemy na jedynej sprawdzonej, największej według mnie i najpewniejszej giełdzie BinanceGiełda.com. Portfolio będziemy sobie weryfikować i usprawniać i pokazywać na portalu CoinTracking, linki w opisie do tych treści. Metodą DCA, czyli raz w miesiącu stałą kwotę, staramy się kupować na dołkach. Jeżeli takie są, to ja kupuję poza jakby serią i pokazuję to potem w trakcie serii. Kupujemy stabilne kryptowaluty, czyli zero eksperymentów, raczej tutaj kryptowaluty głównie przelewamy na portfele zewnętrzne, już mam dziś też przelane. Q&A w komentarzu. W ostatnim filmie pytania padły następujące. Czy zrobię kiedyś materiał, ile wydałem na krypto, ile zyskałem, ile straciłem na przestrzeni lat? Byłby to dość długi materiał, ponieważ musiałbym pozbierać te treści, natomiast jestem na dużym plusie, jeśli chodzi o kryptowaluty, jeżeli to pytanie do mnie trafia. Dowodem tego są moje podatki, które płacę i oczywiście ich nie ujawniam, ale Urząd Skarbowy o tym wie, a dwa, tak mocno propaguje płacenie tych podatków ze względu na to, że bardzo szybko jest i łatwo wpaść, a ja wszystkie kryptowaluty opodatkowywuję tak, jak to trzeba robić i mam na ten temat na dużą wiedzę i robię to na kanale jawnie i pokazuję te podatki, jak to robić po prostu poprawnie. Gdzie przechowuję krypto, co zakupiłem, może filmik z tego, co gdzie robię. Taki filmik już się pojawił, tutaj pisałem, że polecam Exodus i Metamaska, natomiast taki filmik jest i możesz go znaleźć, kto to napisał, Krypto Dominik. Polecam ten film, jakie portfele używam do krypto, vlog to jest 15 z serii vlogowej, dlatego możesz sobie to, że tak powiem, zobaczyć. Pozostałe pytania zapraszam pod tym filmem do zadawania, odpowiem w następnym. Kryptoruchy.pl to jedna sprawdzona informacja na temat tego, jakie kupuję krypto w danej chwili. No i ujawnię, że tutaj dokładnie, ja nie kupiłem tego dzisiaj, tylko wczoraj albo przedwczoraj ujawniłem informację. Już teraz tutaj pokazuję Wam, że to jest Ethereum, więc warto sobie śledzić kryptoruchy.pl, bo tutaj ta informacja będzie w pierwszej kolejności. Informuję na temat serii na YouTubie, oprócz tego i na Twitterze oraz zapraszam do serii bliźniaczej Kupuję akcje. Jeżeli chodzi o kupno, no to właśnie kupiłem 25 maja Ethereum po 1856 dolarów. Kupiłem 5 setnych za niecałe 4 stóweczki, wysłałem je już na portfel. Mówiłem, że ich, że tak powiem, Ethereum nie będę kupował, bo go mam dużo. Natomiast myślę, że cena jest dość atrakcyjna, a jest takie powiedzenie sell in May and go away, więc tutaj nie warto ryzykować altcoinami w tym miesiącu. Bitcoina troszkę mam, no oczywiście, że zawsze Bitcoina będzie za mało, ale pomyślałem, żeby urozmaicić i Ethery też dorzucić do swojego oczywiście portfela. Teraz przechodzimy do strony CoinTracking, gdzie będzie zestawienie tego wszystkiego oraz sobie dodamy te coiny manualnie. Zapraszam Cię do tego portalu, bo jest super, bardzo fajnie wszystko liczy. Link masz w opisie. Dodajemy sobie trade, czyli kupiliśmy 0,05 Ethera. Z tego co pamiętam, 396 żeśmy sprzedali złotych. Tak to wygląda na giełdzie Binance. Ok, ale mamy zły trade na złą datę. Trzeba go wyedytować. To było 25, czyli wczoraj. Tutaj to robimy, update'ujemy, żeby było wszystko legitnie. Klikamy na dashboard, rekalkulujemy. Tutaj powinniśmy mieć naliczone, że niecałe 5700 żeśmy sobie wydali, 5639, dokładnie tyle. I jesteśmy 150 zł na plus, bo były delikatne spadki, zwłaszcza na altcoinach. Czyli tak jak mówię, no, można było kupować Bitcoina, natomiast ja już pewne altcoiny chcę zająć pozycję w tych najpewniejszych pewniakach dla mnie na przyszłą hossę, dlatego już postanowiłem kupić i mieć to z głowy. Czyli taki troszeczkę zrobiłem sobie psychologiczny manewr. 5700 żeśmy wylali, mamy na stanie 5600 z haczykiem, 5639 wydaliśmy, 5788. Jesteśmy dokładnie rok po 13 raz kupujemy, jesteśmy rok po pierwszym tradzie, czyli 19 maja żeśmy sobie to pierwsze skupowali. Tak mamy najwięcej Bitcoina, mamy troszeczkę
może będzie tak lepiej widać, porówno praktycznie Solany, Matika, teraz już Ethereum trochę, Arbitrum, Algoranda chyba najmniej, bo najbardziej spadł, i Ady. Tak to generalnie wygląda. Zapraszam Cię do tej platformy, bo tu jest mnóstwo statystycznych takich bajerków, które możesz sobie prześledzić i sobie możesz w wersji darmowej oczywiście przetestować. Bardzo Cię proszę o subskrybowanie tego kanału, klikanie łapek w górę oraz pisanie komentarzy, wtedy odpowiem na nie w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów.